Cześć kochani, tu Agnieszka. Dzisiaj robimy denko i powtórzę to co zawsze. Znowu mi się zebrała torba opakowań i chcę to oczywiście, wiecie, upłynnić w kontenerach i tak dalej. Odwieźć tam, gdzie trzeba odwieźć rzeczy, które można gdzieś oddać. Więc dzisiaj zrobimy denko. Denko ostatnio było gdzieś miesiąc temu, tak myślę. I powtórzę to co zawsze też powtarzam. Nie myślcie, że ja zużyłam w ten miesiąc to wszystko, bo to są rzeczy, które ja zaczynam wcześniej. No i akurat, nie wiem, przez ostatnie parę miesięcy tak mi się zbiera, że szybko kończą mi się właśnie te rzeczy, których używałam dłuższy czas. Także dzisiaj denkujemy. Denko to jest fajny format, bo wszystkie rzeczy mam, wiecie, do końca przetestowane, więc teraz już tak na 100% mogę powiedzieć, jak one mi się sprawdziły, czy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły, więc dzisiaj będzie o tym. Mam mniejszą torbę, tak, to jest ta sama, co była ostatnio, zachowałam ją sobie, ja po prostu wyrzuciłam zawartość i tak stwierdziłam, że może wyznacznikiem właśnie, kiedy kręcić denko, będzie ta torba, dopóki się nie rozleci oczywiście, bo te filmy strasznie długie potrafię nagrać, ja potrafię gadać, wiecie, zresztą o tym przez godzinę prawie na denku, o kosmetykach i tak dalej. Może to mnie troszkę ograniczy, wiecie, ta konkretna objętość. Także, jeżeli jesteście ciekawe, co sprawdziłam do końca, jak te rzeczy wypadły, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i zaczynamy. Okej, torba przede mną i jedziemy. Słuchajcie, co zużyłam? Zużyłam wreszcie emolientową maskę do włosów z Trust My Sister. Trust My Sister to jest ta marka siostrzana na Komi. I powiem Wam tak, że ja tą maskę Wam pokazywałam już i szczerze byłam pełna zachwytu dla tej maski, bo świetnie mi się sprawdzała i podtrzymuję to zdanie, ale jest jedno ale. Ona super się sprawdza jako maska rzeczywiście po, bo to jest maska, którą nakładamy na włosy po umyciu, tak docelowo, tak działa, na jakieś 10-30 minut tutaj jest napisane, tak, i ja ją tak nakładałam, czasami mniej, czasami więcej, w sensie nie mniej niż 10 minut, ale w tym zakresie, a czasami więcej niż te 30 minut. I ona rzeczywiście świetnie działa, ale właśnie ale. W zestawieniu z szamponem z Trust My Sister do włosów wysokoporowatych, bo to też jest do włosów wysokoporowatych. Wtedy jest totalna bomba, bo tamten szampon jest świetny, ale trochę, tak jakby bardzo mocno oczyszcza włosy. Może nie trochę za bardzo, ale bardzo mocno. I ona rzeczywiście to działanie łagodzi. Natomiast ja tak połowę tej maski zużyłam do olejowania, do emulgowania olejów po prostu, ściągania ich z włosów. I tu zauważyłam, że już nie była taka fajna. No nie jest do tego dedykowana, no ale umówmy się, maski i odżywki po prostu emulgują oleje i dlatego takiej używałam. Natomiast ściągała oleje bardzo dobrze, ale nie do końca już mi grała dobrze i z szamponami innymi, i z jakimiś odżywkami, których używałam później, czy serum do włosów, więc generalnie dla mnie to jest bardzo dobry produkt, ale tylko w zestawieniu właśnie, przynajmniej do tej pory tak odkryłam, no. Mówię to, co ja wiem, nie? Nie mówię ogólnie, bo na pewno jest jeszcze mnóstwo innych sposobów, na które ja nie wpadłam, ale dla mnie w ten sposób działa najlepiej w zestawieniu z innymi produktami, po prostu nie z tej serii. Tak sobie o. Nie wiem, czy do niej wrócę, może coś potestuję, wiecie, kolejnego. Zamówiłam jeszcze jakąś jedną maskę z Nakomi. Zapomniałam Wam w ogóle w holu ostatnio kosmetycznym pokazać. Mam jeszcze jedną maskę, ale taką chyba ogólną, taką z holograficznym opakowaniem. Także przejdę do tamtej, zobaczymy, czy jeszcze kiedyś do niej wrócę. Druga rzecz, którą wykończyłam, to są płatki pod oczy i to są bardzo dziwne płatki pod oczy, powiem Wam. I nie chodzi mi tutaj o kształt, tak jak mamy na przykład różne kształty płatków z Secret Key, z tej mojej ulubionej koreańskiej marki. To też jest koreańska marka, JM Solution się nazywa. I to są Marine Luminous Pearl Deep Moisture Eye Patch, czyli głęboko nawilżające, dogłębnie nawilżające płatki z perłą, coś takiego. I wiecie co? One mają bardzo dobre działanie. Ja zawsze daję płatki z rana pod oczy. Tak jakby, wiecie, pierwsze co robię, robię sobie kawę, nakładam sobie płatki, piję kawę i te płatki mi tam, wiecie, działają. Natomiast one są najsztywniejszymi płatkami pod oczy, jakie miałam. One są po prostu sztywne, nie są takie mięciutkie, tak idealnie dopasowujące się do kształtu tutaj pod oczami. W sensie dopasowują się, ale są takie sztywne, więc nie do końca są fajne, powiedziałabym. Nie było to dla mnie fajne. Wolę te płatki, które macie taki mięciuteńki żelek, a tutaj ten żelek był, ale
taki jakiś sztywny dziwnie i grubszy troszeczkę. Były trochę grubsze po prostu niż przeciętne płatki pod oczy. Natomiast działanie mają bardzo dobre, rzeczywiście bardzo mocno nawilżają, odżywiają, tak jakby wiecie, wpływają też na jakieś zasinienia, spuchnięcia pod oczami, opuchnięcia z rana. Także dobre płatki, ale są lepsze po prostu. Ale to, co mi się bardzo podoba, to to lustrzane opakowanie. One naprawdę pięknie wyglądają, tak elegancko, jak stoją sobie tam w półce, tak wiecie. Może nie prestiżowo, no ale takie ładne jest to opakowanie. Nie jakieś badziewne, tylko właśnie tutaj mamy lustrzaną zakrętkę i do nich jest też oczywiście ta tacka i łyżeczka do nabierania tych płatków. Natomiast ja już przełożyłam je do po prostu kolejnego opakowania płatków, które tego nie miały, z innej marki koreańskiej. To jest pierwszy produkt z JM Solution, który mam, także o samej marce nie mogę się wypowiedzieć, tak wiecie, czy jest dobra, czy niedobra. Natomiast one były po prostu ok, ale nie bez wad. Ok, co jeszcze zostało zużyte? Słuchajcie, tu coś dziwnego pływa, ale to się tym nie przejmujcie, bo po prostu to jest opakowanie, do którego ja przelałam inny produkt i go zużyłam, ale już wcześniej o nim też mówiłam i tak dalej. To jest skomplikowane. W każdym razie Fresh Raspberry, The Body Shop, żel pod prysznic i to jest jedyny żel pod prysznic, jedyny zapach z Body Shopu, który totalnie mi nie pasuje, słuchajcie. To jest tak ostra malina. Wiadomo, jak myjemy tym ciało, bo to żel pod prysznic, to ten zapach nie jest aż tak ostry, ale to jest tak ostra, chemiczna, drażniąca wprost dla mnie malina. Okropnie mocny, intensywny zapach, taki... No, szczerze nie chciało się tym myć nawet. Zużyłam to, zużyliśmy to właściwie, ale no najgorszy zapach z The Body Shopu, jaki miałam, naprawdę. No nie, jest jeszcze jeden, którego nie lubię, Tea Tree bodajże, który śmierdzi jakby był, nie wiem, jakieś gumy i spaliny w środku w żelu pod prysznic, ale no jak na razie ten zużyliśmy, zużyłam i... No nie, do niego zdecydowanie nie wrócę. Do tej serii malinowej z Body Shopu nie wrócę. Natomiast żele pod prysznic, jak wiecie, ja uwielbiam z Body Shopu. Mam całe zapasy, różne wersje, różne zapachy i bardzo je lubię. One są fajne pod tym względem, że nie wysuszają skóry, dobrze się pienią. No i w większości mają właśnie piękne zapachy. Natomiast to był po prostu zapachowy, totalny bubel. Kolejna rzecz, którą zużyłam, słuchajcie, myślałam, że tego nie zużyję, myślałam, że to będzie to jakieś niesamowicie wydajne i że będę tego używać miliony lat. Jeszcze pachnie. I to pięknie pachnie. A to jest peeling truskawka i werbena z mydlarni Cztery Szpaki, czyli polska marka. Szklane opakowanie, ekologiczne bardziej, nie? I metalowa zakrętka, nie ma tutaj żadnego plastiku. I powiem Wam tak, to jest peeling, który z jednej strony bardzo mi się podobał, a z drugiej strony pewne rzeczy mi się w nim nie podobały i do niego nie wrócę. Nie uznam go za bubel, bo nie, bo działanie ma spoko. Ale od początku. Zapach jest cudowny. Zapach jest po prostu świeżutki, wspaniały. I nawet mimo tej pory roku, którą teraz mamy, to zapach jest taki... Wiecie, dosyć letni, powiedziałabym, rześki i świeży, trochę słodkawy, ale nawet teraz przy tej porze roku po prostu bardzo przyjemnie się go używało. Zapach to jest główny atut tego produktu. Druga sprawa, to jest peeling, którego używamy już po umyciu, czyli myjemy się i potem używamy tego peelingu i spłukujemy, żeby te wszystkie ziarenka peelingujące się spłukały i zostaje nam taka warstwa, wiecie, kremowa, masło takie troszeczkę na ciele. To jest spoko, to jest dla leniuchów, ja jestem leniuchem, więc dla mnie to jest fajna opcja, bo po prostu skóra jest nawilżona, nie muszę się wycierać, wychodzić, balsamować i tak dalej, chociaż to też lubię, no ale to jest taka opcja skrócona. Natomiast to, co mam do zarzucenia temu produktowi, tutaj to, co peelinguje, to są mielone pestki truskawek i pewnie tutaj jeszcze inne rzeczy są, nie będę może się teraz zagłębiać. Różne drobinki. To są drobinki, które są nierozpuszczalne. I pierwsza rzecz. One osiadają na wannie, zostają w wannie i zauważyłam, że za każdym razem, jak tego używałam, no wiadomo, trochę tego idzie na ciało, trochę tych drobin i tak dalej, no to raz, że wannę trzeba było doczyszczać, dwa, że zauważyłam, że mi się trochę przytyka wanna. Że po prostu to tam, wiecie, spływa, nawet jak to spłuczę i tak nie do końca. Wolę jednak takie peelingi, w których drobiny się rozpuszczają i to jest albo sól, albo cukier. Wiadomo, najlepiej cukrowy peeling, bo jest dla mnie najdelikatniejszy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, że one były bardzo ostre, te drobiny.
bardzo ostre. To na pewno nie jest peeling do jakiejś delikatnej, wrażliwej skóry i tak dalej. Takie mocno, mocno drapiące. Więc tak, ogólnie mogę powiedzieć, że to jest dobry produkt, ale uczulam Was właśnie na te takie trochę bardziej negatywne jego aspekty. Nie wiem, wydaje mi się, że do niego nie wrócę, ale z drugiej strony, jak tak sobie niucham tutaj, niuch ten zapach, no to jest bardzo fajny. Jest ogólnie bardzo fajny, tylko właśnie ma takie wady. O, tutaj nie wiem, czemu to wrzuciłam tutaj, ale okej. Słuchajcie, ostatnio Wam mówiłam, że przy zestawie właśnie takim Rossmanowym, mówiłam Wam o tych zestawach fajnych w Rossmanie, które są przy holu kosmetycznym. Jak nie widziałyście tamtego filmu, to zajrzyjcie sobie koniecznie, bo ja tam pokazuję dużo limitowanych kosmetyków właśnie teraz, które wyszły i na święta, i właśnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, takich, które są całkiem fajne i potem znikną, więc warto. I to jest z jednego z zestawów, który mam z Rossmana. Zestaw Mokosz, 3 produkty. I tam mamy masło do ciała, eliksir do ciała i właśnie była saszetka tego balsamu brązującego pomarańcza z cynamonem. Ja ją sobie wcisnęłam po prostu do słoiczka pomarańcza z cynamonem, a wrzuciłam tutaj tą saszetkę. No ale dobra. I te zestawy są fajne, bo one są w rozku teraz przecenione na 59 czy tam 60 niecałe złotych. Także jeszcze raz Wam o tym przypominam, bo są naprawdę, naprawdę fajne. I tutaj mam kolejną rzecz, czy to jest Rituals, Ritual of Sakura. Opowiadałam Wam o tych dezodorantach, antyperspirantach. Miałam Karmę i teraz zużyłam też Sakurę. I powiem Wam, że Karma jeszcze była znośna, zapach, ale Sakura to jest mój ulubiony zapach z Ritualsa. Natomiast w formie dezodorantu on jest duszący, męczący. Ja po nim kaszlałam, podrażniał mnie, czułam jak mi drapie w gardle, jak używałam. To jest psikany antyperspirant w sprayu. Jeżeli chodzi o działanie, to już przy Karmie Wam mówiłam, że bardzo mają słabe działanie antyperspirujące, naprawdę, te antyperspiranty właśnie w sprayu z Ritualsa. Także nawet tutaj czuć. I ten zapach jest taki, powiem Wam, że to jest zapach, który możecie spotkać, w sensie czuć tą nutę zapachową Sakury, ale to jest taki zapach w takich antyperspirantach drogeryjnych, jakichś Rexonach, coś takiego. No nie, to jest bubel dla mnie. Ja do tego na pewno nie wrócę ze względu raz, że właśnie strasznie duszący, drapiący po gardle aerozol, cały ten spray. Dwa, to kiepskie działanie antyperspirujące. Także no, tego się nie spodziewałam, jeżeli chodzi o markę Rituals, bo raczej ich produkty lubię, ale tutaj totalnie never ever again. Ostatnio napomykałam Wam też, że wreszcie skończyłam mojego klersika i pokazywałam Wam nowy, już poszedł w dobre ręce, bo też Wam wspominałam, że przecież dostałam krem z Pionkan Kiula, no i już napoczęłam, więc nie będę kolejnego klersa napoczynać, a nie zdążę go zużyć, bo ja bardzo wolno zużywam kremy, więc dostał już nóg, znalazł nowego właściciela, ale właśnie wykończyłam ten kremik z Clairsa Fundamental Water Gel Cream i ja już Wam mówiłam, że to jest doskonale nawilżający krem, bardzo, bardzo dobrze, wegański. I tutaj mamy Fresh Hydration, Green Tea and Panthenol. No właśnie, mamy tutaj zieloną herbatę, mamy tutaj panthenol, czyli takie łagodzące rzeczy. On mi się świetnie sprawdzał przy pielęgnacji z retinolem, jest bardzo mocno nawilżający, jest bardzo wydajny. I tutaj mamy 70 ml, zazwyczaj w kremach jest 50, z tego co kojarzę. To jest właśnie takie większe opakowanie. Konsystencja jest bardzo lejąca, ale przez to jest też wydajny. Bardzo mało się go zużywa na raz. Ja go używałam, no nie wiem, z pół roku? Pewnie coś koło tego, może trochę mniej, może trochę więcej, tak wiecie, ja dokładnie nie pamiętam, ale używałam go bardzo, bardzo długo. Zapach tutaj mamy dziwny, bo to jest zapach taki w ogóle nieperfumowany i kojarzy mi się z jakimiś takimi grzybopleśniami, coś w tym stylu, ale krem jest, wiecie, z datą normalnie i wszystko otworzyłam tak jak należy, no tak mi się kojarzy, jest taki nieperfumowany właśnie, czuć takim jakimiś półproduktami, nie wiem, coś w tym stylu, ale nie ma żadnego perfumowania. No dziwnie to może zabrzmiało, że pleśnią pachnie, bo to nie jest zapach pleśni, ale z gatunku właśnie takich zapachów niekosmetycznych, o, niekojarzących się kosmetycznie, takich jakichś gorzkawych, jakichś takich
metalicznych, nie wiem, tak bym to mogła powiedzieć. Natomiast działanie jest bombowe, doskonały krem nawilżający. Zresztą cała ta seria jest całkiem niezła. Jedyną taką mikrowadą ogólnie tej serii i tego kremu jest to, że trzeba mu pomóc się wchłonąć. I ja to robiłam hydrolatami, że po prostu on się wchłania, ale tak jak się go da za dużo, to nie do końca. Ja go tam parę razy sobie psikałam po prostu raz za razem, w sensie jak mi wyschło, wchłonęło się, to jeszcze trochę, żeby go tak wessać lepiej w skórę. Natomiast no, wciąż twierdzę, że to jest jeden z najlepszych produktów, jakie odkryłam w tym roku. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest olej z baobabu, tłoczony na zimno z mohani. I ja go zamówiłam jakiś czas temu, zamówiłam go docelowo do olejowania włosów i tak też go używam, bo to jest olej, który może być spokojnie stosowany według producenta właśnie na skórę, na twarz, na cerę, na ciało i tak dalej. I ma mieć właściwości jakieś tam odmładzające też do cer właśnie trochę dojrzalszych i tak dalej. Natomiast olej z baobabu jest też dobry do włosów wysokoporowatych. Ja mam średnio na wysokoporowate włosy. Moje włosy jednak lubią produkty do włosów wysokoporowatych, no więc on mi się bardzo dobrze sprawdzał i rzeczywiście kondycja włosów po olejowaniu zdecydowanie mi się poprawiła. Ja nigdy nie miałam włosów jakichś takich problematycznych. Ja potrafię, słuchajcie, kilka lat włosów nie ciąć i ja nie mam rozdwojonych końcówek. Natomiast no, efekt był widoczny. W wygładzeniu takim włosów były dużo bardziej lśniące i tu, że tak powiem, dostawałam nawet feedback zewnętrzny, że rzeczywiście te włosy są no takie bardziej, nie wiem, prestiżowe, czy jak to inaczej nazwać. Nazwijmy to tak. Tak, także kolejny właśnie produkt, który udało mi się zużyć, starczył mi na długo, na dosyć długo, na, nie wiem, z 2-3 miesiące, tutaj mamy chyba 50 ml i ja olejowałam włosy praktycznie co każde mycie, więc to jest też produkt wydajny. Jeżeli chodzi o zapach, to zapach jest bardzo ciekawy, bo to też jest zapach taki niekosmetyczny, nie jakiś właśnie perfumowany, kwiatowy, owocowy czy coś w tym stylu, tylko zapach trochę jak drewna, trochę jak orzechów, ale nie takich orzechów w kosmetykach, tylko tak jak powąchacie prawdziwe orzechy, coś takiego, no baobab to jest drzewo, nie? No, także tak, bardzo, bardzo fajny. Teraz będę używała ze słodkich migdałów i jeszcze mam z Trust My Sister właśnie jeden olejek do włosów wysokoporowatych do skończenia, więc na razie do niego nie wracam, ale kto wie, czy później go znowu nie kupię, bo po prostu bardzo dobrze mi się sprawdził. Tak, i tutaj mamy kolejny cieknący gdzieś tam w środku resztkami. To jest dziwne, bo ja, wiecie, wlewam wody, opłukuję i wylewam nawet takie resztki na gąbkę, no ale gdzieś tam się zawsze zbierze. Kolejny żel pod prysznic z The Body Shopu Almond Milk and Honey, czyli mleko migdałowe i miód. I bardzo ładny i taki, ja wiem, drogi zapach, można tak powiedzieć. Taki, jeżeli chodzi o zapach, no bo działanie jest we wszystkich tych żelach praktycznie takie samo, po prostu dobre. Ten zapach jest taki, nie wiem, czy luksusowy, no kurczę, brakuje mi takiego słowa odpowiedniego, żeby nie brzmiało to głupio, no bo premium, prestiżowy, luksusowy to jest takie trochę siarskie, ale tak pachnie lepiej, o. Zapach jest jak droższego żelu pod prysznic, może w ten sposób, jak droższego kosmetyku niż on realnie jest, bo te żele kosztują jakieś 28 czy 27 zł, a zapach tutaj, jak czujemy sam zapach, to sugeruje, że jest to taki bardziej wysokopółkowy kosmetyk, o może. Tylko że to tak dookoła strasznie, no ale to chyba najlepiej oddaje to, o co mi chodzi. To jest z tych zapachów otulających, takich właśnie fajnych jesienno-zimowych, trochę kremowych. Taki właśnie jakieś te migdały czuć, miód. Bardzo przyjemny, bardzo taki subtelny i też fajnie mi się sprawdzał. Chyba mam jeszcze zapas akurat tej wersji. Także tak, tutaj pewnie kupię ponownie. I to, o czym Wam mówiłam. Słuchajcie, śliwka Love and Plums, miłości śliwki. To jest też z tej serii świątecznej, o której Wam wspominałam właśnie w holu kosmetycznym. Żel pod prysznic i mówiłam, że zużyłam i tam Wam go po prostu nie pokazałam, a będzie w denku. No i jest. Wyczuwam tutaj śliwki. I wyczuwam tutaj miłość. Bardzo przyjemny zapach, natomiast to są takie, to jest taka seria świąteczna w tym roku, która ma w nazwie właśnie śliwki, gruszki i tak dalej, i jaśmin. I najbardziej z tych wszystkich jest wyczuwalny jaśmin, wersja jaśminowa. Natomiast ja tu trochę wyczuwam śliwki, ale to jest bardziej
taki koncept perfumowy. To są takie bardziej właśnie perfumowe żele pod prysznic, coś w tym stylu, takie kompozycje zapachowe, nieproste, jak na przykład jakaś truskawka czy właśnie malina, tylko takie, wiecie, bardziej skomplikowane jak perfumy. Przyjemny, spoko, aczkolwiek no, wolę chyba te klasyczne zapachy body shopu, czy na przykład te, które były w tamtym roku właśnie w tych limitkach świątecznych, jakoś tak bardziej mi odpowiadały. To są ok, ale to nie jest tak, że po prostu mam ochotę kupić ponownie. O, i to jest coś, co zużywałam, słuchajcie, od myślę lutego, marca, już nawet opakowanie się tak zdezelowało lekko, pokażę Wam z bliska. Widzicie ten napis taki przysrebrnym? Ten już się tak rozciapał, zmęczył, zmył trochę i tak dalej. I to jest Green Tea and Enzyme Powder Wash. Tak. To jest proszek do mycia twarzy. To jest wydajność, po prostu jeden z najbardziej wydajnych kosmetyków, jakie miałam chyba w życiu. W środku jest taki proszek, drobniejszy powiedzmy od proszku do prania na przykład, albo gdzieś właśnie takiej, nawet te ziarenka są takiej wielkości i tego jest cała taka butelka. Tutaj mamy, czekajcie, zaraz Wam powiem ile, 70 gram, po prostu jest w gramach to podane. Ale tego się bierze taką minimalną ilość tutaj na dłoń, minimalną. To jest po prostu kosmetyk z kategorii, w cudzysłowie, który nigdy się nie kończył. Naprawdę bardzo, bardzo długo tego używałam i używałam, i używałam. I mamy tutaj właśnie puder tak jakby z zielonej herbaty, enzymy papainy i to ma działanie i eksfoliujące i polishing, czyli takie wygładzające i coś w tym jest, natomiast z tym produktem trzeba być też trochę ostrożnym, bo to nie będzie najlepszy produkt dla cer właśnie znowu delikatnych, można tego używać i przy cerze delikatnej moim zdaniem można, ale nie codziennie i nie w wersji proszku, bo to można używać, tego można używać zarówno jako właśnie proszek wysypany na wilgotną rękę, troszeczkę roztarty i myjemy się tym proszkiem, który rozpuszcza się na twarzy i właśnie takie ma działanie eksfoliujące, ale można to zrobić tak, że rozetrzemy to w rękach po prostu do takiej wody, do takiej ciapki i wtedy tym myjemy twarz i wtedy to nie eksfoliuje, nie peelinguje, jest po prostu delikatniejsze, no ale wciąż mamy tutaj ten enzym papainy, więc to działanie tak jakby chemiczne, eksfoliujące jest, dlatego mówię, że może nie do końca jest to dla delikatnych cer. U mnie się to bardzo dobrze sprawdzało, ale zauważałam też, że na przykład jak za dużo razy pod rząd, załóżmy 2-3 tygodnie pod rząd, używałam tego jako tego peelingu, znaczy no peelingu, to nie jest ostry peeling, umówmy się, te ziarenka nie są ostre i one się po dosłownie 3 sekundach rozpuszczają, ale jednak, jak używałam tego dłużej, tak non-stop, 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 to zauważałam, że cera rzeczywiście wygląda ładniej, ale jest wrażliwsza troszeczkę. Także tak, zużyłam to wreszcie. By Wystrud nazywa się, marka koreańska. Jak szukacie produktu, który będzie właśnie nieskończony praktycznie, no to to jest to. I może być bardzo fajny do cer na przykład takich tłustych, tłustszych, ale też znowu nie jakoś wyjątkowo problematycznych, jeżeli chcemy tego używać z tymi ziarenkami, na zasadzie ziarenek. Kolejne shiny food, coś tam, no właśnie, peeling mask, tak. Pure Derm, to jest też koreańska marka, ja to zamawiam na YesStyle'u i tu mój włos się jakiś przyczepił, dobra. I to jest, to są skarpetki peelingujące, te, które zakładam na przykład na 1,5 godziny, bo tak się je zakłada i one mają kwasy AHA i po paru dniach zaczynam się złuszczać, złuszczają mi się stopy i spod spodu wychodzą piękne, mięciutkie pięty na przykład. No od strony estetycznej to jest taki peeling, który no na przykład można sobie oszczędzić w lecie. Ja zdaje się w lecie w ogóle go nie robiłam, no bo stopy się rzeczywiście złuszczają, skóra się złuszcza, nawet takie grubsze warstwy skóry na piętach to się złuszcza. To nie wygląda ładnie, może tak powiem, no ale działa. Zdecydowanie działa. Dużo jest takich masek na polskim rynku też, bo kiedyś miałam jakąś chyba w Hebe kupioną czy w Superfarmie. Tego typu i też zadziałała bardzo dobrze, więc tak Wam pokazuję, no bo po prostu zużyłam, ale nie mówię, że to jest coś, jakiś must have, które koniecznie musicie zamawiać, wiecie, z Korei, z zagranicy. Następna zużyta rzecz, hydrolat z oczaru wirginijskiego, używałam zarówno jako
hydrolatu, wiecie, jako toniku po prostu na umytą twarz. Bardzo dobrze się wchłania, dobre działanie, bo ma po prostu nawilżające. To jest taki hydrolat, który, jakby to najlepiej Wam przedstawić tak wrażeniowo. To jest hydrolat, który bardzo szybko się wchłania i to jest suchy hydrolat. Jak macie na przykład, o, twardą wodę i miękką wodę, to będzie dobre porównanie. To niektóre hydrolaty są takie bardziej miękkie, a ten jest twardy. Tak jak twarda woda. To chyba jest najlepsze porównanie. Natomiast bardzo, bardzo go lubię. To jest jeden z moich ulubionych hydrolatów właśnie z Oczaru Wirginijskiego. To jest do cer problematycznych, do cer dojrzałych i on jest taki bezproblemowy totalnie. Używam go zarówno jako toniku od czasu do czasu, a głównie właśnie do tego, żeby polepszyć wchłanianie, absorpcję kremu w twarz. Tak? Dobrze. No absorpcję w... absorbować... Tak, w twarz. No w twarz, chyba tak najlepiej powiedzieć. Tak, także bardzo dobry hydrolat. Mam jeszcze chyba z dwie butelki. To jest Nature Queen, polska marka, szklane opakowanie, więc znowu trochę bardziej eko. I co jeszcze tutaj mam? O, i mam jeszcze Kloshi Relaxing Micellar Water. Relaksujący płyn micelarny. Tak, z Kloshi. Ja szczerze to nie wiem, czy pamiętacie, jak nagrywałam filmy makijażowe jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu i były takie akcje, że na przykład łzawiły mi oczy nagle w trakcie filmu. Zrobiłam jeden makijaż, zmyłam i chciałam robić drugi i przez cały film łzawiło mi oko. No i tu jest właśnie winowajca. Never ever again. Po prostu. To jest płyn micelarny. No niby powinien być, wiecie, no Kloshi, marka dosyć droga, niby powinien być łagodzący, on jest wegański, taki łagodny, prawda? Natomiast no u mnie za każdym razem, jak dostawał się do oczu, to był kosmos, nawet nie musiałam, wiecie, robić makijażu, bo to były podejrzenia i ja podejrzewałam, że może to cienie, może to tusz i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo po nakręceniu filmu, pamiętam, to był film z Tunes, cudowną, ukochaną moją ulubioną paletą, którą zresztą dzisiaj nawet mam zrobiony makijaż, Dedur Tag 2. No właśnie, to mi się przydarzyło po pierwszym czy tam po drugim makijażu i się zastanawiałam, o co kaman. No tak, ale później używałam tego w ogóle tak jakby bez cieni, raz bez tuszu i tak dalej, żeby zmyć na przykład podkład, jakieś tam pierdoły. No i za każdym razem, jak się tylko zbliżyło gdzieś do mojego oka, to była masakra. Także never ever again. I tu mam jeszcze jeden hydrolat, który ostatnio zużyłam, ogórek, też bardzo lubię. I on już jest właśnie taki bardziej miękki, powiedziałabym. Tak jak z tą wodą twardą i miękką, troszeczkę bardziej miękki, ale jeszcze nie za bardzo. Może w ten sposób, troszkę bardziej miękki niż ten z Oczaru. Zapach jest spoko, aczkolwiek zauważam, bo to już jest drugie chyba moje opakowanie albo trzecie tego hydrolatu z Nature Queen z ogórka, że one się seriami po prostu różnią, te zapachy, bo tutaj nie ma perfumowanego nic, tylko rzeczywiście za pierwszym razem ten zapach, jak miałam ten hydrolat, był intensywniejszy, tu jest trochę taki bardziej kwaśny trochę, ale to jest taka cecha, wiecie, osobnicza, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast wciąż też jest to jedna z moich ulubionych wersji hydrolatów. Tego używałam znowu do kremu, czy tam do jakichś serów, do ampułek, żeby polepszyć wchłanianie w cerę. Także tak, też bardzo lubię. No widzicie, u mnie te hydrolaty idą po prostu jak świeża woda, bo to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Hydrolat z Mohani. I to jest jedyny hydrolat, którego nie zdzierżyłam po prostu. Używałam go i to jest hydrolat dla mnie tak zwany miękki, ultra miękki hydrolat, który sprawiał, że kosmetyki nie dość, że nie wchłaniały się lepiej, to wchłaniały się po prostu gorzej, jak go używałam. Na samą cerę jako tonik był ok i się wchłaniał, dobrze nawilżał, natomiast no, nie mogłam go praktycznie używać, znaczy no nie mogłam, mogłam, bo go tak zużyłam, ale no, był dosyć niewygodny przy tym zastosowaniu, które ja preferuję po prostu, jeżeli chodzi o hydrolaty. Natomiast zapach jest bardzo ładny, bo to jest drzewo sandałowe. Ja lubię zapach drzewa sandałowego i to jest rzeczywiście zapach drzewa sandałowego piękny. I to jest hydrolat również do cery dojrzałej, właśnie taki mocno nawilżający, uspokajający, ale opakowanie wkurzające. Ten... O, psika się coś, patrzcie tu. Ciekawe, to nic nie leci, a coś musiało być jeszcze w rurce. Końcówkę zużyłam na włosy, po prostu, bo już, no, jeszcze coś w rurce było.
Ach, teraz mi będzie ręka pachniała. Tak, i to jest produkt, do którego też nie wrócę. Nie, nie. Nie wszystko, co polskie, to dobre. Powiem w ten sposób. Zużyłam, a właściwie zmęczyłam masło do ciała z mokosza, pomarańcza z cynamonem. Nigdy, nigdy już nie postawię, to dzisiaj jakoś tak bublowo kurczę jest, nigdy już nie postawię na masła z mokosza, bo one działają, mają bardzo dobre zapachy też i w ogóle to jest takie przyjemne wszystko, tylko że są za tłuste dla mnie, po prostu. Z innych marek masła nie są według mnie tak tłuste, nawet te eliksiry, te olejki do ciała z mokosza nie są tak tłuste jak te okrutne masła, to... Aż, wiecie, jest takie wrażenie aż obklejenia. Na początek jest bardzo duża tłustość, a jak na przykład rano wstaję, to czuję, że jestem obklejona tym. Czułam. No niestety mam jeszcze dwa masła do zużycia, bo kupiłam trzy, zanim zaczęłam w ogóle używać i no nie wiedziałam, że one są tak właśnie ciężkie. Ciężkie dla skóry. Zużyję je, spoko luz, natomiast no już nie wrócę zdecydowanie do wersji masła. Zdecydowanie bardziej wolę balsamy z mokosza, bo balsamy są świetne, są leciutkie, bardzo dobrze nawilżające, no a tutaj niekoniecznie. W sensie niekoniecznie wrócę, nie, że niekoniecznie nawilżające, bo są dobrze nawilżające, ale no nie dla mnie formuła i już. Zużyłam też takie maleństwo, tycieństwo i też go Wam nie pokazywałam w holu, bo już był taki... No, prawie zużyty, słuchajcie, krem do rąk z Body Shopu Vanilla Pumpkin, czyli z tej serii sezonowej, jesiennej dynia z wanilią. Bardzo lubię ten zapach, jak wiecie. I kremu też w sumie mam zapas jeszcze gdzieś pakowany, jakieś jedno opakowanie. I to było moje pierwsze zetknięcie z kremami do rąk z Body Shopu. Nie, drugie, tak, w tamtym roku też miałam właśnie z serii świątecznej jakiejś. I to są bardzo dobre kremy, moim zdaniem. Większość tego kremu zużył Gracjan, ale ja też go używałam, bo on po prostu częściej używa, a ja tylko wieczorem i to głównie na wierzch dłoni, żeby tutaj skóra nie była przesuszona, ale bardzo, bardzo dobry, intensywny zapach, taki właśnie tej dyni z wanilią, budyń waniliowy, am, niam, niam, z dynią, pyszny zapach, totalnie pyszny. Tak, także fajne są bardzo kremiki do rąk z Body Shopu, lubię. I kolejna rzecz to jest żel pod prysznic, serii świątecznej, takiej sezonowej właśnie, Gift of Nature by Visplantis, czyli z marki Visplantis, o zapachu słonego karmelu. I on jest kolejnym smakowitym kosmetykiem, który zużyliśmy. I naprawdę, jest taki, że to jest słony karmel. Tak jak jest smak słonego karmelu, tak ten smak jest tutaj zamieniony w zapach. Po prostu. Tutaj mamy chyba 300 ml. Opakowanie jest takie... takie sweetaśne właśnie, też sezonowe, oczywiście ostrość się nie chce chwycić, o, teraz się dopiero chwyciła. Takie też sezonowe, no i spoko. Po prostu to jest zapach zmieniony ze smaku słonego karmelu. Lubię takie zapachy, lubię, uwielbiam smak słonego karmelu. Lody w lecie, słony karmel, solony karmel, to jest moje coś, po prostu. Także coś takiego. O, i co tu się rozciapało? Coś mi się rozciapało. Mango kokos. To niedawno wylądowało w bublach. Peeling do ust cukrowy. Zużyłam go na nogi. Po prostu. Mówiłam Wam, że po tym peelingu jakoś dziwnie piekły mnie, usta swędziały, puchły mi, jest mocny, drapiący. Totalnie nie dla mnie. Ale na, nie wiem, chyba na łydkę zużyłam i trochę uda, czy coś w tym stylu. No, po prostu poszedł, nie? Żeby się nie zmarnował. Never ever again, nie, okropne, okropne to było, zdecydowanie. To był peeling, po którym usta, to Wam mówiłam, że na ustach robiła się taka łuska sucha i zamiast, wiecie, nawilżania, złuszczania i tak dalej, to mnie wszystko piekło, pękało, coś strasznego, może jakiś składnik, który mnie uczulał, nie wiem, ale no nie, never ever again. A tutaj jeszcze Aloes Lucrecia, żel do higieny intymnej z ziaj. Zawsze ich używam praktycznie, tych ziajkowych. Odkąd pierwszy raz dostałam w paczce PR, chyba z rok temu, to tak jakby cały czas bardzo, bardzo są dobre te żele właśnie do higieny intymnej. Jest jeszcze jeden krem, który też zużyliśmy tutaj domowo. To jest Yumi Aloe Arbus, czyli polska marka stylizująca się na koreańską. Bardzo tania, bardzo dobra. Powiem Wam. I to ja już tu mówiłam wielokrotnie, że te produkty z Yumi, czy żele pod prysznic, balsamy, które kosztują chyba niecałe 20 zł, o ile dobrze pamiętam, doskonale nawilżają i tak jakby nie ustępują tym droższym po kilkadziesiąt złotych. Bardzo dobra marka. Jedyne co, to te zapachy są takie bardzo cukierkowe, bardzo takie syntetyczne. Tutaj mam wersję Aloes Arbus i to jest taka guma balonowa arbuzowa. O, więc
Nie każdemu mogą te zapachy pasować. Ja je lubię. Taki krem do rąk też bardzo dobry. 75 ml, on też jakieś drobne totalnie kosztuje. Bardzo, bardzo dobrze nawilżający produkt. Także to też poszło. I co tu jeszcze mam? Maska, nie, peeling do twarzy, słuchajcie. Róża z jagodą. Z mokosza. Nie, zdecydowanie nie. Kolejny bubel totalny. Peeling bardzo ostry do twarzy. Bardzo. Oczywiście można go używać na kilka sposobów. To nawet na stronie mokosza możecie przeczytać, bo możecie go zużyć tak generalnie. Nakładacie na twarz, czekacie chwilę i możecie zmywać. Możecie pocierać zmywając, możecie... No właśnie, jak jeszcze? Jest napisane, że jak będziemy pocierać, to będzie mocniejsze działanie, a jak nie będziemy pocierać, to będzie do takich delikatniejsze. No tak, ale jak zmyć, nie pocierając? Tak czy jak? No tak czy siak, te ostre, bardzo ostre drobiny w tym peelingu drapią po twarzy. Miałam takie małe opakowanie, na szczęście małe i na szczęście jeszcze kupione z jakąś promką, bo takie małe kosztuje 40 parę złotych. Totalny dla mnie bubel. Coś mi tu jeszcze zostało. Aha, słuchajcie, coś co kupiłam w zeszłym roku. Właściwie no, nie kupiłam, tylko miałam jakiś tam kod na jej stylu i zamówiłam. Niacific, to jest koreańska marka też, herby retinol. I to są maski w płachcie z retinolem. Mam opakowanie takich 10, no w tym momencie już chyba 8 masek. Takie, wiecie, to w zestawie tak jakby idzie. I to są maski z retinolem. Nie wiem, jakie tutaj jest stężenie retinolu, ale generalnie jak patrzę na skład nawet teraz, to jest przeładowane różnymi takimi, wiecie, ekstraktami z tego, co widzę, olejkami i tak dalej. I tak jak ja nie cierpię masek w płachcie. I tutaj też nie mogę powiedzieć, żebym, wiecie, zauważyła jakieś super hiper retinolowe działanie, czy w ogóle jakieś działanie. Tak, to jest druga maska w moim życiu, bo pierwsza chyba, nie pamiętam z jakiej firmy, możliwe, że też z Pure Derm do twarzy maska. Była jedna taka koreańska, pamiętam ją z wyglądu, ale nie pamiętam jak się nazywała, która mi bardzo pasowała jako sama maska. Tak, tu jest numer dwa, bo to są maski, które pięknie, idealnie leżą na twarzy, nie ma za dużo gluta w środku, czyli tej esencji. Jest taka wyważona, taka nie jest jakaś za wielka, nie spływa, nie zjeżdża, nie odkleja się, więc bardzo wygodna po prostu jak na maskę. Ja głównie właśnie z tego powodu, że te maski są takie wkurzające, jakie mam na twarzy, to ich nie lubię. Natomiast tak, no to może być takie wspomaganie przy kuracji na przykład retinolowej, albo jak robimy sobie przerwę od retinolu, tam załóżmy kilka dni, no to można w międzyczasie nałożyć taką maskę. Ją się nakłada na, teraz Wam powiem, nie wiem czy tutaj wyczytam, bo ja patrzyłam po prostu, aha, jest 10 do 20, co prawda po koreańsku, ale to jest jedyna możliwa opcja, 10 do 20 minut i ja ją tak z 20 minut właśnie trzymałam. Tak jak mówię, nie zauważyłam działania retinolowego, no bo wiadomo, że to jest maska, może trzeba by ich używać, nie wiem, codziennie tych masek, żeby coś zauważyć. Ale jest też delikatna, fajnie mi nawilżyła twarz, no i nie była wkurzająca, to dla mnie najważniejsze. Co tutaj jeszcze mam? Jeszcze mam jeden zestaw, strojarełkę, właśnie taki, który też można na jej stylu zamówić. I tutaj była maska, to już była beznadziejna, w sensie działanie spoko, nawilżające i tak dalej, to jest jakiś GPS mask. Pomijmy ją po prostu, ale to jest 3 steps i tutaj było... Cleaner, tutaj były cleaner do twarzy w takiej małej saszetce, to było po prostu połączone wszystko w jedno. Cleaner, właśnie maska i krem do twarzy. Maskę pomijamy, bo to tylko maska. Cleaner bardzo dobry i nawet próbowałam go znaleźć w pełnowymiarowej wersji. On się nazywa Trajarełkę In and Out Cleaner. Bardzo dobry, taki mocniejszy troszeczkę, ale przyjemny. No niestety nie znalazłam go, chyba jest tylko... to jako zestaw. I też Trajarełkę Energy Cream, bardzo fajny krem. Troszeczkę cięższa konsystencja, ale był bardzo przyjemny, tam na 3 razy mi wystarczył. Także nie ma sensu kupować tego zestawu, bo on kosztuje, ja nie wiem, $15 może, także bez sensu. Szkoda, że tych produktów nie ma po prostu osobno, albo ja ich nie znalazłam. I ostatnia rzecz, słuchajcie, o widzę, że jednak torba już nie przetrwa, bo coś tutaj się wyciapało z niej. I dno już jest jakieś uciapane, więc chyba będzie kolejna torba, słuchajcie. I jeszcze zużyłam jednego z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o sera do twarzy, czyli serum z Bentona.
Tea Tree Serum z drzewa herbacianego, to jest serum właśnie takie łagodzące do cer problematycznych, jakieś podrażnień, łagodzi właśnie podrażnienia, nawilża uspokaja cerę. Bardzo lubię to serum. To akurat już tego na Estylu nie można dostać praktycznie, ale udało mi się w jednym z polskich sklepów, nie pamiętam w którym, z jakąś zniżką sporo taniej dopaść właśnie te sera i sobie kupiłam dwa. To ja o tym serum Wam mówiłam. Ono jest doskonałe, jedno z moich właśnie ulubionych i też taki jeden z ulubionych właściwie produktów marki Benton, bo Benton ma dla mnie i hity, i kity. Także tak, do tego wrócę, no bo mam kolejne opakowanie i myślę, że będę wracać tak ogólnie w czasie przyszłym. Dobra, słuchajcie. I znowu wyszło dużo. Mam nadzieję, że nie tak dużo jak zwykle, że nie jakieś 40 minut, ale opowiedziałam Wam o wszystkim. Mogę teraz z czystym sumieniem się pozbyć tych opakowań. Nie będą mi zagracać. Mam nadzieję, że fajnie spędziłyście ze mną czas na moim kosmetycznym paplaniu. Znowu, tak. Jeżeli tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!